Serdecznie witam na uroczystym zakończeniu 28. Międzynarodowego Wysiłku Kolarskiego Puchar Pana Prezydenta. Chciałbym gorąco powitać głównego, co by nie powiedzieć, sponsora, fundatora tego wysiłku, Pana Prezydenta Roberta Malinowskiego. Chcielibyśmy rozpocząć tę skromną uroczystość, ale przed samą rozpoczęciem jeszcze poproszę, mamy trzech panów, których chcielibyśmy serdecznie, gorąco podziękować za niesamowity wkład społeczny w organizację tej imprezy. Poprosimy pana Stanisława Prażucha, Stasiu Pozbudowana, pana Bogdana Kondeja, widziałem, że jest pan Bogdan Kondej, i pana Adama Chojnackiego. Prawa ręka moja, o wszystko dba. A pana prezesa Krzysia Dąbrowskiego proszę skromną pamiątkę. Ale najważniejsze są oklaski, bo naprawdę od rana do wieczora całe scenografie ustawiali panowie, także za to im chcemy bardzo, bardzo podziękować. Szanowny panie prezesie klubu, szanowny panie prezesie Ogniowego Związku Kolarskiego, szanowni państwo, drodzy zawodnicy, przede wszystkim gratuluję serdecznie wszystkim zawodnikom wyników i ukończenia etapu. 160 osób rywalizowało przez 4 dni na, moim zdaniem, na dosyć trudnych trasach i w Grudziądzu, i naokoło Grudziądza. Gratuluję zwycięzcom, gratuluję Kaliszowi bardzo mocnej ekipy i zwycięstwu waszego zawodnika. Myślę, że można gratulacje, bardzo się cieszę, że również z dobrej strony pokazali się chłopacy z Grudziądza i wierzę, że na Mistrzostwach Polski drużynowych będzie tu jakaś rywalizacja. Nie wskazuję dzisiaj drużyny, ale będę kibicował Grudziądzanom. Bardzo mocno i serdecznie dziękuję osobom za pracę przy wyścigu, moim kolegom wójtom i burmistrzom, którzy aktywnie się włączają również w organizację imprezy na swoim terenie. To już jest taka historia i doświadczenie, ale za każdym razem trzeba to pilnować od nowa. I dziękuję moim najbliższym współpracownikom, paniom dyrektorkom i bursy i zespołu szkół na Szczemięcinie, jak również osobom, które przed chwilą były nagradzane przez pana prezesa. Bez wolontariuszy nie można organizować dzisiaj żadnej imprezy. Także serdecznie wam dziękuję i myślę, że kolejny wyścig, 29 w Grudziądzu, będzie zorganizowany co najmniej tak dobrze, a może lepiej. Serdeczne dzięki. Bardzo dziękujemy. Chciałbym poprosić Pawełka Skorka, komisarza UCI, który kilka lat już jest u nas na wyścigu, a tegoroczny wyścig miał przyjemność prowadzić jako komisarz Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI, aby kilka wrażeń z całej imprezy przekazał wszystkim tu obecnym. Dziękuję, Jurku. Natomiast myślę, że nie ma miejsca tutaj dla mnie na podium, bo symbolicznie mogę powiedzieć, no w tym roku Jurek miałeś wszystko, miałeś ładną pogodę, słońce, miałeś wyrównane ekipy. Serdecznie gratuluję zwycięzcy. I ciekawy wyścig, to wszystko zgrało się i dało naprawdę ciekawy, interesujący wyścig. Myślę, że wszystkie ekipy są kontente. Ja liczę, że się spotkamy za rok. I państwu bardzo serdecznie dziękuję. A teraz już, moi państwo, mili państwo, przechodzimy do dekoracji. Nie mówię, że to jest najniższa dekoracja, ale chcemy zacząć tak chronologicznie, abyśmy na końcu doszli do tych zawodników najlepszych. Pierwsze wyróżnienie i puchar fundowany przez panią dyrektor zespołu placówek młodzieżowych Bursa, panią Ewę
Gawrzeł, poprosimy do obręczenia najlepszego zawodnika województwa. Przepraszam, co roku się mylę. Panią... Także bardzo proszę Pani Ewo, Panią Ewę Goławską obręczenie. A tym zawodnikiem został najlepszy zawodnik województwa kujawsko-pomorskiego, zwycięzca dzisiejszego etapu, Bartosz Rudyk. A Pana Krzysztofa poproszę, aby był uprzejmy Brzeskiego obręczenie pamiątkowego medalu. Szanowni Państwo, kończy się to czterodniowe święto kolarstwa w Grudziądzu. Wyróżniliśmy, nagrodziliśmy tych najlepszych sportowców. Cieszymy się, że wywieziecie, mam nadzieję, dobre wrażenia z Grudziądza. Pogoda dopisała, atmosfera myślę też. Dziękowaliśmy wszystkim osobom, w większości tu obecnym na sali i tym nieobecnym, ale myślę, że czas najwyższy wspomnieć o panu Adamie Sieczkowskim, bo bez niego by po prostu tego wyścigu nie było i nie byłoby kolarstwa w Grudziądzu. Także Adam, mimo że nie mamy dla ciebie nagrody, ale chociaż ciepłe słowo i gorące brawa. Chodźmy do nas. To jest ta postać, która buduje to kolarstwo w Grudziądzu, dzięki której mogliście Państwo w miłej atmosferze te cztery dni spędzić. No ja nie wspomniałem o Jurku, ale on cały czas jest w Państwa sercu i na Państwa wizji, więc nie uciekaj, Jurek. Ja zaraz bym Tobie dziękował, a Ty już chciałeś uciekać, ale Adam tu, o Adamie w ogóle nie mówiliśmy. Także obu Wam serdecznie dziękuję, Państwu, wszystkim też, zawodnikom i Panu Prezydentowi za udzielenie wsparcia, nie tylko tego pucharowego, ale również finansowego. Wszystkim Państwu dziękuję i zapraszam do Grudziądza
przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dawid, za tobą ciężkie etapy Międzynarodowego Kciukarskiego Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza. Od etapie w Jabłonowie udało się dowieść tę żółtą koszulkę do mety. Jakie to uczucie zwyciężać w tak ważnym juniorskim wyścigu? Na pewno jest wielka radość. Cieszymy się i ja, i cała moja drużyna z tej koszulki, że udało nam się wygrać ten wyścig i dowieść ją do mety. Chyba się długo musieliście tego wyścigu przygotować. Bardzo mocna ekipa razem z Szymonem Krawczykiem. Byliście nie do pokonania na tym wyścigu. Tak, no to prawda. Mieliśmy bardzo mocną drużynę. Troszeczkę też się przygotowaliśmy, ciężko trenowaliśmy. No i ciężką pracą można zdobyć wszystko. W takim razie jakie kolejne cele na ten sezon? No będziemy się przygotowywać na pewno do Mistrzostw Świata i Europy i do różnych takich ważnych startów w Polsce i za granicą. Życzę więcej takich sukcesów jak ten w Grudziądzu. Dzięki wielkie. Dziękuję. Panie prezesie, za nami cztery znakomite dni ścigania młodych kolarzy. Jak pan oceni postawę w tegorocznym wyścigu nie tylko kolarzy z Polski i za granicą, ale szczególnie kolarzy z Grudziądza? No jesteśmy wyjątkowo zadowoleni i miło nam, że dzisiejszy ostatni etap był akcentem grudziąckim. Zarówno dwielotne premie wygrał Patryk Pazik, jak i zwycięzcą etapu był Rudyk. Także to nasi dwaj czołowi w tej grupie wiekowej kolarze. Cieszymy się, że Grudziądz był gościnny dla wszystkich ekip. Miejsca w różnych kategoriach zostały podzielone między drużyny z Polski, z zagranicy. Także myślę, że większość ekip wyjeżdża usatysfakcjonowana i zadowolona z pobytu w Grudziądzu. Trzeba przyznać, że ten 28 wyścig kolarski Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza przyszedł do historii jako kolejny sukces klubu. Czy już myślami jesteście nad wyścigiem, który odbędzie się za rok? No oczywiście zawsze jest tak, że jeżeli jedna impreza się kończy, trzeba już myśleć o kolejnej, choć przed nami jeszcze majowe Mistrzostwa Polski na torze. No i przede wszystkim trzymamy kciuki i wspieramy w różnych, że tak powiem, kategoriach naszych trzech zawodników, którzy niewykluczone, że zakwalifikowali się, ale niewykluczone, że wystartują na Olimpiadzie w Rio. I to jest przede wszystkim najważniejszy cel na nadchodzące miesiące. I trzymamy za nich mocno kciuki. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.